Żałuję tego, że nie zmieniłem poprzedniej pracy wcześniej. Cześć wszystkim, nazywam się Tomasz Okomy. W STX Next pracuję od stycznia tego roku. Pełnię tutaj funkcję JavaScript frontend developera. A do moich obowiązków należy wszystko związane z HTML-em, CSS-em, JavaScriptem, a także po części z user experience. W STX mamy bardzo luźne godziny pracy. Więc w zasadzie jedyne, co mnie ogranicza, o której godziny muszę się zjawić w pracy, to stand-up. W trakcie stand-upu omawiamy sobie wraz z członkami zespołu wszystkie bieżące sprawy, dzięki czemu mamy informacje na bieżąco, a później przechodzę do meritum sprawy, czyli do rozwiązywania jakichś bugów, które występują aktualnie w aplikacji, implementowania nowych funkcjonalności, no, a także znajdujemy czas na zabawę, na relaks. W piwnicy mamy bardzo popularnego w firmie ping-ponga. Każdy zespół sam reguluje swoją pracę. Czasami się zdarza, że trzeba coś w weekendy dokończyć, bo na przykład w piątek zechciało się wyjść z biura o 15. W zasadzie moja kariera zawodowa zaczęła się od stażu w dużej międzynarodowej korporacji. Zostałem zatrudniony jako junior software engineer. Pracowałem w tamtej firmie ponad 2 lata. Po pewnym czasie przyszedł czas na zmianę na lepszy i dlatego jestem tutaj. Siedziałem 4 dni po 12 godzin, żeby przygotować się do rozmowy i dzieki czemu nie było możliwości, żeby mnie w jakikolwiek sposób zagiąć. Trzeba samemu zrobić sobie rachunek sumienia, usiąść z szklanką dobrego whisky, popatrzeć gwiazdy i zastanowić się, czy to miejsce, w którym aplikuję, to jest faktycznie coś, co chcę robić. Łatwo można się zmylić na przykład obietnicą wysokich zarobków, atrakcyjnych wyjazdów szkoleniowych i tak dalej, a później wylądować w miejscu, które zupełnie nie jest dla kogoś interesujące, w którym będziemy się marnować. Zdecydowanie największym wyzwaniem w mojej konkretnej pracy jest komunikacja. 95% programistów tutaj zajmuje się Pythonem. Ja zajmuję się JavaScriptem. I dlatego niesłychanie właśnie istotny był fakt, żeby się nauczyć, w jaki sposób powinno się rozmawiać. Nie wszyscy backendowcy rozumieją rzeczy frontendowe, no i odwrotnie rzecz jasna w drugą stronę. Mamy dosyć szerokie wsparcie dla różnych przeglądarek. Więc w zasadzie z każdego dnia uczę się jakichś tam nowych smaczków, na przykład w starszej przeglądarce Microsoftu. A także jeżeli chodzi o takie rzeczy jak komunikacja z klientem. Klient na przykład w piątek o godzinie 15 dzwoni do nas na szybko na Skype'ie z informacją, że w ciągu pół godziny potrzebuje dodatkowych funkcjonalności do zrobienia na teraz, już zaraz. Na szczęście mamy w firmie takie osoby jak Scrum Master i Product Owner, którzy dosłownie własnym ciałem zasłaniają nas przed klientem, dzięki czemu my jako członkowie zespołu deweloperskich możemy po prostu skupić się na swojej pracy.